Ponad 50 młodych siatkarzy tu bądź na Volley Mosi tysiąc razy uczestniczyło w pokazowym treningu z Pawłem Zagumnym, byłym reprezentantem Polski w siatkówce. W zajęciach z utytułowanym zawodnikiem uczestniczyli młodzicy i kadeci sieradzkiego klubu. Na pewno dzieci będą miały okazję nie tylko czerpać z treningu i pomocy Pawła jako chyba najbardziej doświadczonego zawodnika, który tutaj mógł się pojawić. Będzie też chwila na krótką rozmowę, na podsumowanie treningu, na zadawanie pytań, też na pamiątkowe zdjęcie. Także bardzo się cieszymy, że do Sieradza zawitał taki gość i będzie tutaj pomagał nam jakby promować siatkówkę i utrwalać ten zapał w tych najmłodszych zawodnikach w naszych grupach. Była rzecz jasna rozgrzewka, potem ćwiczenia z piłką. Nauka od Mistrza Świata i Europy z biało-czerwonymi zdecydowanie przyniesie owoce w pracy młodych siatkarzy. Najważniejsze, żeby jak najwięcej osób tutaj się garnęło do sportu czy też do siatkówki. Głównie też młodzież jest bardzo zaangażowana. Nie wiem, ile razy w tygodniu trenują, ale widać, że już te podstawy mają. Wszystko przed nimi. Najważniejsze są chęci. Sieradz, można powiedzieć, sportem żyje, oby więcej takich inicjatyw. Paweł Zagumny to pierwszy tak utytułowany zawodnik, który poprowadził trening dla adeptów Akademii Tu Bądź na Volley. I nie ostatni, zapowiadają włodarze klubu. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Czekamy, aż zakończy się sezon ligowy i takich akcji dla naszych dzieci w klubie i nie tylko naszych dzieci, tylko też dla mieszkańców. Na spotkania z wybitnymi siatkarzami będzie coraz więcej.